Hej, witam wszystkich imperialistów bardzo serdecznie, tutaj Lukas i jego rakowe granice w 6. odcinku z naszej Polski w Crusader Kings 3. O mój Boże, jak wszystko tutaj wygląda. Dla osób, które mają problem z brzydkimi granicami, tak to wygląda w Crusader Kings 3. No, że niestety czasem ktoś stąd dziedziczy ziemię tutaj, albo nawet i tutaj, więc z tym naprawdę bywa różnie. Przypominam, że obecnie jesteśmy na etapie przejmowania Królestwa Galicji i Wołyni oraz tutaj zabezpieczenia przyszłego Królestwa Rusi. Chyba tak, bo to jest Biała Ruś, to jest Ruś. Nieważne. Zabezpieczenia tego królestwa dla mojego dziedzica, ale też obczaiłem, że możemy postarać się za jakiś czas również o tutaj wrzucenie na tron właśnie Białej Rusi mojego kolejnego dziedzica, bo mam na to możliwość. Co prawda królowa Gorislava na ten moment się jeszcze nie zgodzi, bo za bardzo za nami nie przepada, ale kto wie, może za jakiś czas nam się to uda tutaj wszystko przeprowadzić. No tylko trzeba realnie poprawiać z nią relacje. Jesteśmy też na etapie zbierania haków w Królestwie Węgier, bo za jakiś czas możliwe, że uda nam się właśnie tutaj wprowadzić naszą dynastię na ten tron, żeby go przejąć w sposób, nazwijmy to, pokojowy, gdzie zginie może z 7 osób, tak realnie. Uwaga imperialiści, wraz z Enebą przygotowaliśmy dla was konkurs, którym do wygrania jest jedna kopia Crusader Kings 3. Konkurs trwa do końca tego miesiąca, co prawda to jest długi czas, ale Anusz, jeżeli wygracie, przekażecie swoją kopię drugiej połówce. Jak zwykle macie 7 sposobów na dołączenie, im więcej z nich wykonacie, tym macie większe szanse na zwycięstwo. Linki w opisie. No i bardzo jestem zadowolony, pierwszy etap tutaj wprowadzenia naszej dynastii na troń Galicji, Wołyni już mamy za sobą. No to teraz trzeba chyba zabić już tylko i wyłącznie króla. Chociaż nie jest to konieczne, on ma swoje lata. A też musimy poczekać, żeby tutaj nasz wnuk dorósł. Bo jeżeli pamiętajcie, przyjmij osoba niepełnoletnia. Chociaż nie nasz wnuk. Nie wiem jak to powiedzieć. Nasza córeczka, żeby dorosła i mąż przyszły, żeby dorósł, więc nie spieszy nam się, musimy tylko pilnować, żeby tutaj nie narodził się żaden męski dziedzic. Udajemy się też na zwyczajową pielgrzymkę, oczywiście, Boże, jak te pielgrzymki zdrożały, do Jeruzalem, żeby tutaj poziom naszej, pobożności, która nie istnieje, wzrósł sobie, no ale zawsze coś na propsie. Okej, na pewno nie możemy się zgubić cokolwiek. A następnie po wszystkim skupimy na rozbudowie naszej głównej domeny w Krakowie, bo jest to niezmiernie dla nas ważne. I powiem szczerze, że ta gra już mi poszła tak źle, że pewnie niedługo już będziemy ją tak kończyli, bo nie ukrywam, że troszeczkę się pogubiłem, gdzie kto, jakie królestwo ma i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę mam z tym problem. O, a jednocześnie tutaj rozwijmy naszego perka, żeby właśnie mieć możliwość, znaczy żeby podnieść skuteczność naszych zabójstw. No teraz to już chyba już nikt zna. O, ja już go zabiłem. Kiedy ja zabiłem tego pana? O, kolejna moja córka dorosła. To czas ją wydać. Za kogoś. Nie chcę nic mówić, ale mam możliwość przyjęcia królestwa no tego na A, co tu było, Anglii. Znaczy królestwa Anglii, ponieważ drugi w kolejności dziedzic właśnie został zaręczony z moją córeczką. Ej, to nie tą dałem. Dałem tą niedorosłą, no nieważne. Więc nie tą dałem. No ale nasza dynastia przejmie również ten tron. Czyli mamy już Anglię, Węgry, Galicję, Wołynię, Białą Ruś i tutaj za chwilę tron Rusi, również naszej dynastii. O mój Boże, ja się we wszystkich tych intrygach zaraz pogubię! A nasz king, król, king, przepraszam, że tak czasem czytam po angielsku albo czasem po polsku, a nasz król Bolesław, po prostu dyplomata, który jest nieśmiały, został masowym mordercą, który po prostu działa sztyletem. To jest... Czasem ta gra tutaj bardzo dziwnie się nam potoczy. No, niestety zabijanie dzieci powoduje naprawdę niezły stres u naszej postaci. Trzeba będzie pić więcej piwa. Powiem wam, że tutaj Galicję w Wołynie to ja totalnie już zabezpieczyłem, bo teraz tak, dziedziczka tronu ma dwójkę dzieci i oboje z tych dzieci są zaręczeni z albo naszą tutaj wnuczką z domu Piastów, albo z naszym wnukiem z domu Piastów.
Nie, Grandson. Ach nie, to oboje są z wnuczkami. Przy czym, jak pamiętacie, oczywiście to są małżeństwa, gdzie to przechodzi tutaj nasz dom dalej. Więc jak najbardziej jest to wszystko nam na propsie. I niedługo przyjmiemy to królestwo dla nas. Jako, że mam trochę tutaj problemy z budżetem, no to na ten moment może skupmy się na zarządzaniu prowincjami oraz tutaj na po prostu suportowaniu naszych intryg. Bo troszeczkę się wydało na łapówki. Nie ukrywam, nasza intryga tutaj na dworze Anglii udała się. Zabiliśmy najstarszego dziedzica, a w kolejności jest również... A czekajcie, czy to nie jest moja... Czekajcie. Bo wybaczcie, ale tu czasem się mi te wszystkie dynastie mylą, bo to jest chyba członek mojej dynastii? Nie, dobra. Bo piszę, że to jest moja krew. Jest napisane, że to jest moja krew, więc jakoś to... It's not a member of your house, ale... Członek mojej rodziny, jakimś cudem. Dobra, nieważne. Ale tak czy siak, dzieci będą piastami, więc to jest najważniejsze w tym wszystkim. Na tym nam zależało, bo też nam się to chciało tutaj zrobić. No i za chwilę wezmą ślub. Tak, ona za rok weźmie z nim ślub i będziemy mieli piastów na tronie. Oby mieli tylko męskiego dziedzica, bo jak nie, to nie ukrywam, trochę się w nerwie. Tak samo nasze intrygi na Węgrzech coraz tutaj mocniej lecą, ale musimy się z tym spieszyć, bo jeszcze zostało mi do zabicia raz, dwa, trzech synów. I na szczęście ci tutaj nie mają męskich potomków. O Jezu, tutaj będę musiał kolejne dziecko zabić. Jak widzicie, wyrzynanie czyjegoś rodu jest dość kłopotliwą sprawą, no ale... Co by tu robić? Lecimy dalej. Bardzo mnie zastanawia, skąd ona bierze tych synów. Jej mąż nie żyje, nie ma kolejnego męża, a już dwójka jej synów się narodziła. Bardzo mi się to nie podoba. A ten ma garba, to ja nie wydam moich córek za takiego typa, co ma garba. Ale może tutaj coś damy radę dalej. Ja nie wiem, czy posiadanie sojuszników to nie jest za duży problem, bo więcej mnie tutaj do wojny jakichś wciągają, niż ja ich tak realnie na razie potrzebuję. Tymczasem na Węgrzech, jak widzicie, coraz więcej osób dziwnym trafem umiera. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Totalnie. No i teraz tutaj ten pijaczyna również... znaczy, wy tego nie widzicie. A tymczasem nasz władca staje się naprawdę niezłym mistrzem. Zobaczcie, możemy już mieć aż dwie hostal przemysł naraz. Czyli, no oprócz zabicia tego pana, zabijemy... Czekajcie, co? Czemu nagle ten jest dziedzicem? Kim ty kurde jesteś? No. Pamiętajcie, my bardzo źle reagujemy na zabijanie dzieci, no ale... Jakoś sobie damy chyba tutaj radę, przekupując... A kim ty jesteś? Too far away? Too far away? Kim ty kurde jesteś? A teraz mój ulubiony sojusznik wciągnął mnie do wojny z Imperatorem. I w sumie o co jest ta wojna? Atakujemy o jakieś księstwo tutejsze. No i niestety siły są w miarę porównywalne. Ja oczywiście lecę od razu na stolicę. Im szybciej ją zajmiemy, tym lepiej dla nas. Bo myślę, że bot jednak się skupi tutaj na zajęciu tego księstwa, które potrzebuje przecież. W ogóle śmiesznie to wygląda, że im macie lepszą jakość armii, tym lepiej rycerze wyglądają. Jako, że tym lepiej wasze wojska wyglądają. A jako, że moja jakość armii przypomina mi o tym, że tutaj chyba sami chłopi biorą udział w tej wojnie. No to tak, takie pospolite polskie ruszenie, ale ciężko nam będzie jakoś tutaj tak naprawdę zwiększyć tą jakość przy takiej liczbie. I wreszcie, Boże, ile ja tutaj osób musiałem pozabijać, wreszcie. Nie, czekajcie, to jeszcze nie ta dziedziczy. Czyżby ta w ogóle nie miała praw do tronu? Nie rozumiem tego. Dlaczego jego córka nie dziedziczy, tylko jakaś już wnuczka? W ogóle what the fuck? A ja się dowiedziałem, że niestety nasz król umiera, no co poradzę na to? 52 lata, stres go zjadł, więc za chwilę zobaczymy bardzo duże rozbicie kolejne dzielnicowe Polski. No trudno. Nie udało się tutaj wszystkiego tak przeprowadzić, jakbym chciał. No ale na tym ta gra polega. Nasza dynastia tak czy siak no, powinna zacząć wchodzić tutaj gdzieś na te trony za jakiś czas. Ale jak widać w przypadku Węgier nie zawsze jest to takie proste, jak się myślało. Grandparents... Czyli tego typa to już tak dawno zabiłem.
Czy ja muszę dosłownie wyrżnąć wszystkie dzieci? O, źle się z tym czuję mentalnie. No i straciliśmy tak, Królestwo Orusi. Ale to tak jak przewidywaliśmy, też to chciałem zrobić, żeby tutaj było to osobne królestwo. I wygląda na to, że nie jest aż tak źle, jak myślałem. Dobra, mam środek Królestwa Rusi w swoim państwie, wyjebiście. No a my kontynuujemy nasze tutaj ploty do zabicia kolejnego dziedzica tronu, ale teraz może być to niesamowicie trudne, bo... Czekaj, on chce zabić swoją żonę? O kurde! No nic, nieważne, wygląda na to, że mamy bardzo duże problemy. Straciliśmy naprawdę sporo pieniędzy, jak i naszych dochodów. Kraków cały czas nie jest jakoś tutaj rozwinięty przeze mnie. Chociaż nie, no całkiem nieźle się trzyma. No ale to powoduje, że mamy problemy finansowe. Jak i tutaj muszę zabić... O, to kiedy ty dziedziczysz, moja kochana? Czy ja mogę teraz użyć jej claimów? No nie, no. No nie mam żadnych claimów na to. Jak to działa wszystko tutaj? Obecnie tronem Polski rządzi król Bolesław IV, który jest ambitny, cierpliwy oraz pracowity oraz na szczęście uwielbia zabijać innych ludzi, więc nie będzie miał z tym problemów, a jego następcą jest książę Krzesław, jakkolwiek się to wymawia, więc też uzdolniony i najlepsze jest to, że ma naprawdę niezłe tutaj do zdrowia cechy, co jest mi jak najbardziej na rękę. Więc możliwe, że będziemy mieli teraz już takich długowiecznych władców. W pierwszej kolejności skupiłem się na poprawianiu relacji z żoną. Szkoda, że mimo iż tak naprawdę, no przecież jest córką króla Urbana z Węgier. Jest, no po prostu jest. Nie wiem, czy on ją zdelegalizował, czy o co chodzi. Totalnie tego nie rozumiem. Dlaczego nie ma żadnych praw, ani tytułów, ani nic? Może to chodzi o jakiś system dziedziczenia na Węgrzech, który jest. Musimy, i to jest rzecz, której też starajcie się pilnować. Na początku rozgrywki zawsze starajcie się ponownie negocjować sojusze tutaj z krajami, ponieważ bardzo to jest wam potrzebne w momencie, jakby jakieś tutaj frakcje zaczęły wam rosnąć w siłę. O, tak jak tutaj w tym momencie mamy takie frakcje. Jest to super nam potrzebne. Oho. Z tym królestwem to już w ogóle szkoda gadać, a tutaj coś się znowu popsuło na Białej Rusi. No i jeszcze trochę wkurzające jest to, że moja postać teraz jest, jakby to powiedzieć, bardzo interesuje się torturowaniem ludzi, co powoduje, że możemy mieć tutaj naprawdę fajne eventy, tylko że musielibyśmy najlepiej jeszcze opracować sobie porywacza. Wtedy naprawdę można chore akcje robić z więźniami. Ale może zabawę w lochach króla Bolesława IV zostawię na kolejny odcinek. Jak widzicie, nasze granice są jeszcze brzydsze. Mamy renomę już naszego rodu coraz większą. Mamy aż dwóch królów, jednego księcia i prawie 50 żyjących członków naszej rodziny, więc dynastia Piastów rozrasta się i to jest najważniejsze, a niedługo przejmiemy wszystkich tutaj przemyślidów. Jak się to wymawia? Możecie mi napisać, tutaj pisaliście mi, ale oczywiście zapomniałem, Rurikidów, dynastię, więc jesteśmy na dobrej drodze do rozwoju. I może kiedyś mi się uda też stworzyć Wendish Empire, no ale do tego za każdym razem coraz więcej ziemi mi brakuje. Strasznie dużo tego trzeba mieć.